Czyli jeżeli ktoś na przykład jest chory na Alzheimera i no nie wiem, jest radosny, nie mówię już, ale chce żyć. Może nawet widać, że chce żyć. To rodzina może podjąć decyzję, że prosi o eutanazję, dlatego że człowiek nie jest świadomy. W Holandii? Tak. W Polsce nie. Czy w Polsce w ogóle nie mówię, bo w Polsce to jakoś tak chyba jeszcze... W Polsce w ogóle nie mamy... W Polsce mamy zakaz. Jest artykuł kodeksu karnego, chyba 150, który mówi, że który przewiduje karę dla osób, które dokonują tak zwanego zabójstwa z litości. Chyba do 5 lat. Ale jest też drugi punkt, jeśli dobrze pamiętam, drugi ustęp, który mówi, że w szczególnych wypadkach sąd może odstąpić od wymiaru kary. Czyli przyznaje się jakoś pośrednio, że mogą się w jakichś wyjątkowych przypadkach zdarzyć. Tak to ja rozumiem, ale może źle rozumiem. No w każdym razie nie ma. U nas jest to zakazane oczywiście. U nas lekarz, który by pozbawił pacjenta życia, no musiał, stanąłby przed sądem po prostu. I to jest właściwie no, pewne, jeśli tylko to by się zostało ujawnione. Ale w Holandii nie zdarza się w zasadzie tak. Chociaż to jest dopuszczalne, że ktoś, kto znajduje się w złym stanie, ale oczywiście jeśli widzimy kogoś, kto jest w stanie czerpać jakąś satysfakcję ze swojego życia, prawda, no to raczej się nie pojawiają takie propozycje. I nie znajdą się chętni, żeby to wykonać. Czy propozycja może pojawić się dlatego, że trzeba na przykład płacić za dom opieki? Może, ale rozsądny człowiek takiej propozycji nie przyjmie, a wręcz przeciwnie, zakabluje taką rodzinę. Bo rodzina, przedstawiciel taki musi się kierować najlepszym interesem pacjenta, a nie interesem swoim, tak? Ale oczywiście nikt nie mówi, że robi to w swoim interesie, tylko mówi, że robi to w interesie pacjenta, to oczywiście. To mówić sobie może. A chodzi o to, jak jest w rzeczywistości. Znaczy on sobie może mówić, tak jak każdy z nas może kłamać. Pytanie tylko, czy ktoś mu uwierzy w te kłamstwa. Wręcz przeciwnie, jeżeli mamy podejrzenie czy powody, żeby sądzić, że kłamie, to tym bardziej będziemy nieufni i tym bardziej ostrożni będziemy. Więc oczywiście zagrożenia, naruszenia są zawsze możliwe. Ludzie zawsze mogą wykombinować różne sposoby, żeby naruszyć przepisy prawa. Gdyby to nie było możliwe, to ludzie by nie kradli. Wystarczyłoby ustanowić prawo własności i koniec, i nie kradną. Ale chociaż jest to zakazane, to ludzie kradną i tak samo tam. Chociaż jest dozwolone w pewnych wypadkach określonych prawem i tak dalej, to nie znaczy, że nie ma nadużyć. Są i będą. Pytanie tylko, czy skala tych nadużyć jest do przyjęcia, albo inaczej, czy jest to taka sprawa, w której pojedyncze nadużycie już dyskwalifikuje całą sprawę. Czyli mówiąc inaczej, czy powinniśmy zachować się w ten sposób, że utrzymujemy te prawa, jakie mają na przykład Holendrzy, dopóki nie ma zbyt wielu naruszeń przepisów, czy też zakazujemy tego procederu, jakim jest pozbawianie ludzi życia, to tak jak tutaj tej eutanazji i innych jej form, jeśli tylko jeden przypadek nadużyć jest możliwy. Bo można i tak argumentować, można powiedzieć, to jest sprawa zbyt poważna, żeby w ogóle ją dopuszczać prawnie, żeby się godzić jako społeczeństwo na choćby jedno naruszenie. Więc można wtedy mówić, możemy zalegalizować, ale tylko pod warunkiem, że wykluczymy wszelką możliwość naruszeń. Bo sprawa jest zbyt poważna, życie, tak? Największa wartość, jaką mamy. Tak też można argumentować. I to wydaje się mnie przynajmniej czymś, co należy poważnie rozważyć. To nie jest rzecz taka od lekka. Powiedział Pan, że żądanie niewyrażalnie kolejnej osoby. Teraz, jakie parametry, jakie wskaźniki wskazują na to, że ta osoba zalicza się do tej nieuleczalnie chorej? Czy, nie wiem, upośledzenie któregoś z układów świadczy o tym, czy... Bo zakładam, że ona jest świadoma. Zakładam, że jest świadoma, ale jest nieuleczalnie chora. To, jakie są, że tak powiem, tego granice? Jakie są?
podstawą do oceny jest diagnoza. Na tę diagnozę składa się po pierwsze stwierdzenie, jaka to jest choroba, oraz po drugie również ustalamy rokowanie, czyli czy pacjent ma szansę się poprawić. Zawsze musimy takie rzeczy ustalać. No i wiemy. Nie ma szansy poprawy, ale ma szansę na życie przez jakąś określoną treść. Tak. To co wtedy? Pomimo tego, że chce odbyć i chce się poddać operacji. Pomimo, że jest to choroba nieuleczalna, pytanie jak długo, bo o to chodzi, jak rozumiem, że najczęściej, może dodam, lekarze dysponują wiedzą, która pozwala określić z pewnym prawdopodobieństwem i z pewną dokładnością, jak to jest. Ocenia się, że większość tych różnych form eutanazji odbywa się mniej więcej wtedy, kiedy pacjentowi pozostało na pewno mniej niż 6 miesięcy życia. Tak? Ale oczywiście to dla różnych chorób, dla różnych sytuacji będzie różnie wyglądało. Mówiąc inaczej, to nie jest tak, że są jakieś parametry, że się patrzy, nie wiem, na potencjał elektryczny gdzieś tam, tak? Nie. To się po prostu ocenia. No wiadomo, jaki jest przebieg pewnych chorób. Wiadomo, jak one przebiegają. Niektóre choroby, nie wiem, nowotwory układu nerwowego. W jaki sposób one przebiegają i wiadomo, na jakim stadium teraz jest choroba i z wiedzy podręcznikowej, z wiedzy uzyskanej w badaniach naukowych, wiemy, co będzie dalej, jakie są stadia. Czy taki lekarz określa zdolności do życia i ewentualne cierpienie pacjenta? Cierpienie. Lekarz określa szansę na życie, stara się określić, ale pewności mieć nie może. Bo jej nie ma. Pewności mieć nie może. Stara się określić, jakie są szanse na wyleczenie. I oczywiście, jeśli choroba jest nieuleczalna, to stara się określić, jak dużo życia pacjentowi zostało. Ale pacjent sam decyduje, czy to jest dla niego do zniesienia, czy nie. Bo to jest kwestia niesłychanie indywidualna. Co dla jednego jest nie do zniesienia, dla innego jest do wytrzymania. On da radę. No to wszyscy wiemy. Nie? Ja się boję zastrzyków. Prawda? A znam ludzi, których to w ogóle nie robi wrażenia. A ja czuję ten zastrzyk jeszcze przez dobę. Więc jest indywidualny poziom wrażliwości i odporności. Poza tym musimy pamiętać, że o cierpieniu, kiedy tu mówimy, nie mówi się tylko i wyłącznie o bólu fizycznym, ale również o innych rzeczach, jak na przykład poczucie osamotnienia, rozczarowanie, rozpacz, krzyk. To są wszystko rzeczy, które pewnego rodzaju. Na przykład często osoby, które bardzo cierpią, się wycofują społecznie. Czasem bywają wściekłe na cały świat. To zrozumiałe. To wszystko składa się na ich cierpienie. Człowiek potrafi cierpieć niekoniecznie będąc skrzywdzonym w sensie fizycznym, prawda? Jak ktoś nas okłamie, zawiedzie, oszuka, zdradzi. Cierpimy. A ludzie tacy często się czują, że tak powiem, zawiedzeni, zdradzeni przez cały świat. Zapomniani przez Boga i ludzi. Pomimo, że ktoś inni się będą starali nad nimi opiekować, starali się im jakoś ulżyć, to niewiele pomaga. Więc to nikt oprócz samego chorego nie określa takich rzeczy. Myślę, że byłoby barbarzyństwem, gdyby ktoś nam miał mówić, czy cierpimy bardzo, czy nie bardzo. To my wiemy najlepiej, czy nas boli mocno, czy nie. Tak, ale ból fizyczny jest w miarę określić, jak on będzie przebiegać. Na przykład wiemy, czy fizycznie to sobie będzie być bardziej, czy mniej, jak mamy tego tam podejrzewać. Ale w ogóle tutaj, że nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić. Dzisiaj ktoś może czuć się osamotniony, a za chwilę roku może się zmienić, tego nie wiadomo. Więc to, co chory, nie jest w stanie tego określić. Dzisiaj, mówię, może mieć depresję, może stwierdzić, że jest beznadziejnie, ale może z tego wyjść i to się może zmienić. Ludzie zdrowi też jakby czasami czują się osamotnieni i jakby, nie wiem, można by myślą o śmierci, ale tutaj jakby z tego można wyjść, więc to, nie wiem, czy to jest akurat powód do śmierci, czy branie pod uwagę bólu psychicznego ma tutaj sens. Ja myślę, że ma sens, tylko pytanie, jak dużą mu wagę przypiszemy, jak bardzo ważne, za jak duże znaczenie mu przypiszemy przy podejmowaniu decyzji. I to oczywiście można się tutaj na różne sposoby spierać. No ja nie wiem, ja myślę tylko o
takich skrajnych przypadkach, w których na pewno mamy, w których możemy mieć pewność, że człowiek cierpi psychicznie i że jest to nieodwracalne. No jeżeli ktoś na przykład umiera na jakąś formę nowotworu i w jego wyniku przez ostatnie 2 tygodnie bez przerwy krzyczy i nie może usnąć z bólu nawet i nie można nic zrobić na to. Wrzeszczy po prostu, nie krzyczy, wrzeszczy, ochrypnie, to na pewno cierpi też psychicznie, mamy pewność, ale w wielu innych wypadkach nie, możemy nie mieć takiej pewności. Zdarzają się sytuacje, które budzą no, horror, nie wiem czy zauważyliście, niedawno była notatka krótka w prasie, która w Polsce nie zrobiła wrażenia na dziennikarzach, pewnie dlatego, że mało reklam się przy okazji takiej wiadomości sprzedałoby. Mianowicie sytuacja, w której 2 braci bliźniaków, którzy cierpieli na jakąś chorobę genetycznie uwarunkowaną, nie pamiętam, no chyba po 40 byli, tak mi się wydaje. Słucham? Głuchoniemi i groziła im postępująca ślepota. I oni postanowili się poddać eutanazji i to się dokonało przed ostatnim Bożym Narodzeniem. To budzi poważne obawy, prawda? Że wydaje się, że coś tu jest nie tak. Więc możemy wskazać takie sytuacje, w których możemy zrozumieć i takie, w których już mamy poważne wątpliwości. Ale myślę, że rzeczywiście no, powoływanie się na same cierpienia psychiczne było, mnie się wydaje, że jest, że może być czymś za mało, prawda? Mnie się wydaje, że jakaś, że gdyby ktoś się powoływał na same cierpienia psychiczne, no to można powiedzieć, to może można na przykład leczyć, można stosować leki antydepresyjne czy coś, nie wiem, bo to trzeba już specjalistycznej wiedzy, ale wydaje mi się, że w takich przypadkach to ja na pewno myślę, że powinniśmy sobie życzyć, żeby jeśli już ktokolwiek podejmuje decyzję, żeby pomóc komuś innemu zejść z tego świata, to konieczne jest, żeby nie przychodziło mu to łatwo. Prawda? Jeśli już tak musi być. Badania, które kiedyś słyszałem na jednej z konferencji w 2007 roku, to były cząstkowe badania, sugerowały, że to były badania z Holandii, przez Holendra przedstawiane, sugerowała, że lekarzom, którzy wykonują, pomagają ludziom zejść z tego świata, kolejne razy nie są łatwiejsze dla nich. Wręcz przeciwnie, kilka przypadków opisywał, kiedy lekarz pomógł 2-3 razy, a po czym powiedział, nie dam rady. I więcej odmawiał, bo może dodam, lekarz nie ma tam obowiązku, tak? Nie ma tak, że można go zmusić. Jeśli nie chce, to nie i już. Jeśli ktoś uznaje, że to jest niedopuszczalne dla niego. Ale no, dodajmy, no, trzeba sobie zdawać sprawę, że to, że my takie mamy dyskusje jak teraz, to jest trochę też efekt postępu medycyny, sukcesu medycyny. Jesteśmy trochę, tak jak mówiłem, ofiarami naszego własnego sukcesu. To znaczy, dlatego, że potrafimy podtrzymywać ludzkie życie bardzo długo, to w pewnym momencie ktoś nas może zapytać, może już wystarczy. Gdybyśmy się zdawali na, nazwijmy to, siły biologii i ewolucji, to byśmy żyli w gorszym świecie i mniej z nas by było na tym świecie, ale nie mielibyśmy takich problemów etycznych. To jest jak rodzaj takiej sprzedaży wiązanej. Im lepiej sobie radzimy, tym więcej mamy problemów z tym później. To chyba... Trzymam pytanie, bo tak się zastanawiam. Ja wierzę w to, że życie dla mnie Bóg i każdej innej osobie też. I kim jest człowiek, który podejmuje decyzję, że ktoś właśnie ma być poddany eutanazji? Może pan zna takie osoby, które musiały podjąć taką decyzję. Jak one muszą się czuć i w ogóle kto to jest, że ma na tyle jakby taką tak naprawdę no, pewność tego, że podejmuje jakąś dobrą decyzję, nie wiem, jakieś przeświadczenia ogromne, bo mimo wszystko, mimo że człowiek jest w jakiejś naprawdę największej agonii, to wydaje mi się, że nigdy nie ma pewności. A podejmować taką decyzję z niepewnością jest czymś nieodpowiedzialnym.
To prawda. Ja myślę, że na to trzeba odpowiedzieć tak. No, jeśli być może znam kogoś takiego, ale on mi o tym nie powiedział, jeśli znam taką osobę. Nikt mi o tym nie mówił. Natomiast znam, że tak powiem, no, że tak powiem, zeznania na piśmie lekarzy, którzy takie rzeczy robią. Najczęściej oni siebie przedstawiają, czy opisują swoje doświadczenia jako konieczność wyboru między dwoma złymi rzeczami. Mówią, mogę wybrać albo opatrzeć, jak się człowiek dalej morduje, a ja mu nie pomogę skończyć tych cierpień, a mogę uznać, że nie jest moim prawem skończyć jego cierpienie i pogodzić się z tym, że mogę patrzeć i brać na swoje sumienie to, że on się męczy i skończy się i tak śmiercią, tylko trochę później. Tak to przedstawiają. Do tego jeszcze dodają, no jest jeszcze trzecia możliwość. Odwrócę się i będę udawał, że nic się nie dzieje. No więc podejrzewam, że ta trzecia możliwość jest najgorsza. Prawda? Nie robić nic czasem jest gorzej niż nawet zrobić coś strasznego. Czasem człowiek, który nie robi nic, po prostu zachowuje się nieodpowiedzialnie. Tak jakby kompletnie nie brał odpowiedzialności za to, co robi. Mówił, to nie moja sprawa. Bóg tak chciał. I z głowy. Ja nie sądzę, że to jest właściwe postępowanie. No więc zostaje im ta alternatywa. Zostaje im albo patrzę na czyjeś cierpienia i mówię, no niestety nie mogę nic pomóc. Albo mówię, mogę i biorę to na swoje sumienie. Za każdym razem biorę na swoje sumienie. Czy uważa pan, że w Polsce powinno się zalegalizować eutanazję? A, osobiście? Tak. Nie. Myślę, że nie. Myślę, że nie ma powodu przepisów w tej sprawie robić. Z tego powodu, że uważam, że takie prawo, jakie mamy, wystarczy. W tym sensie, że wydaje mi się, iż przepisy, jakie mamy, można zinterpretować w ten sposób. Nawet jeśli ktoś uzna, że coś takiego trzeba zrobić, to niech dojdzie do tego przekonania, że powinien w wyniku długiego namysłu, wiedząc, że jeśli zostanie odkryte, to będzie musiał się wytłumaczyć. I niech wymyśli już teraz, niech już teraz ma takie powody, o których będzie przekonany, że nawet jak go złapią, to przekona innych, że lepiej zrobić nie mógł. Tak bym to przedstawił. Znaczy, wydaje mi się, że każde przepisy, które by legalizowały, miałyby tę wadę, żeby w pewnym sensie odbierały powagę sprawie. Często co do niepewności. Zawsze, kiedy podejmujemy jakąś decyzję, to jesteśmy niepewni, czy będzie tak, jak decydujemy. Nawet faworyci w różnych zawodach sportowych przegrywają. Nigdy nie jest tak, że mamy pewność, że to, co zrobimy, wyjdzie na dobre. Zawsze podejmujemy pewne ryzyko. I z jednej strony zawsze musimy się postarać, żeby zrobić to, co uczciwie i szczerze uważamy za najlepsze. Ale z drugiej strony musimy się nauczyć również żyć z tym ryzykiem. Jednym z ryzyk jest nie tylko to, że będzie inaczej niż się spodziewałem, że chciałem zrobić, żeby było dobrze, a wyszło byle jak, że chciałem komuś oszczędzić przykrości, a przysporzyłem mu cierpień. Ale podejmujemy też inne ryzyko, które wydaje mi się trzeba sobie zawsze brać pod uwagę. Mianowicie ryzyko takie, że mogę się mylić. Że podejmując uczciwie najlepszą decyzję, mogę się mylić. Że może inna decyzja byłaby lepsza. Trzeba umieć żyć z takim ryzykiem. Każdy z nas podejmuje ważne decyzje życiowe. Trzeba się pogodzić z tym, że mogę się mylić, zakazując dziecku wyjazdu na wakacje gdzieś tam. Trzeba umieć. Bo teraz Państwo jesteście w takim wieku, gdzie rodzice Wam
na przykład, nie wiem, osiemnastki się kręcą i takie inne rzeczy. I wtedy rodzice często albo na przykład nie zakazują pójść gdzieś na jakąś imprezę czy coś. Otóż rodzic w takiej sytuacji również staje przed takim, a może ja się mylę. I myślę, że życie odpowiedzialne, życie moralne polega właśnie między innymi na tym, że człowiek zdaje sobie sprawę, że może się mylić. Mówiąc, a to może to samo można wyrazić inaczej. Żeby nie mieć takiej absolutnej pewności, że ja to mam rację, że ja jestem, że to, co ja robię, to na pewno jest dobre. Każdy z nas podejmuje ryzyko, że może się mylić. Ja się mogę mylić w tym, co powiedziałem przed chwilą i mogą się mylić wszyscy inni. Każdy się do nas może mylić, bo jesteśmy tylko ludźmi. Nikt z nas nie ma numeru komórkowego do Pana Boga, żeby się Go zapytać, co jest właściwe. Gdybyśmy mieli, to byśmy w ogóle nie potrzebowali etyków i takich spraw. Każdy by zadzwonił i zapytał, Panie Boże, co mam zrobić? Co będzie dobre? To. Okej. Ale tak nie ma. Więc zawsze podejmujemy takie ryzyko. I na tym polega problem. Trzeba to, że tak powiem, umieć udźwignąć. Potem będą inne decyzje. Lekarze akurat stają przed takimi decyzjami częściej niż większość z nas. Takimi ciężkimi decyzjami. Ale to jest zawsze ryzyko. Chyba to dobry akcent, żeby zakończyć, nie? Dobra, dziękuję. Dobra.